Hejka, moi drodzy, witajcie, słuchajcie, witam was w kolejnym Woolcaście. To jest drugi numer, odcinek numer drugi i bardzo wam przy okazji chcę podziękować za odbiór pierwszego Woolcastu, bo to naprawdę, no nie sądziłam, że tak wam się spodoba moja historia. Tym samym bardzo wam dziękuję za te wszystkie komentarze, jest ich tam naprawdę bardzo dużo. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie chciałam za długo zwlekać z długim Woolcastem, ponieważ były też pytania o książki, o których wam powiedziałam, a te książki troszeczkę też się łączą z tą moją historią, dlatego dalej chciałam kontynuować ten temat, żeby wam też nie wyparowało trochę z głowy i żeby właśnie dzisiaj zakończyć cały ten temat, czyli jak to wszystko się zaczęło, jak to wszystko się stało, że jestem tu, gdzie teraz jestem. Słuchajcie, zanim do tego wszystkiego dojdę, to oczywiście chcę wam zaktualizować mój sweter, szalony pomysł, o którym ostatnio wam opowiadałam. Też byliście ciekawi, co to za szalony pomysł. Ja już wiem, że to taki troszeczkę nie do końca pomysł w dziesiątkę, dlatego on będzie szedł do prucia. I wrzucam wam tutaj taki krótki filmik, pokazuję wam, jak on właśnie mi wyszedł i dlaczego on jest takim troszeczkę niewypałem. I on generalnie to miał być sweter z takim bardzo dużym rozpierdnikiem z przodu, z bardzo dużym dekoltem, ponieważ ja lubię dekolty. I no niestety to trochę nie wyszło, bo ten dekolt wyszedł trochę za duży. Nie miałam w planie w ogóle go obrabiać w żaden sposób, tylko po prostu on tak sobie miał iść. Na górze miał być wykończony i-cordem i oczywiście długie rękawy, na dole jakiś tam ściągacz, może duży ściągacz, w sensie długi ściągacz, może nie. Jeszcze nie wiedziałam, jak to wszystko wykończę, ale już wiedziałam, że ten dekolt nie będzie pasował. Widzicie, że muszę trzymać nawet sweter, bo jakbym go nie trzymała, to po prostu byłoby mi tu wszystko widać. Dlatego no niestety nie. Oczywiście też myślałam o tym, że może ten sweter być w dwie strony, czyli można go odwrócić w drugą stronę i tutaj wam pokazuję, jak to wygląda, jakby odwrócić go w drugą stronę. I jeżeli chodzi o plecy, no to całkiem spoko się to prezentuje, ale niestety przód już mniej, ponieważ rzędy skrócone zrobiłam tylko z przodu, czyli tam, gdzie miał być ten rozpierdnik. No i wtedy, jak już odwracacie ten sweter, tutaj nie ma rzędów skróconych, no to wszystko wam będzie walić tutaj w szyję i to nie będzie ładnie wyglądało. To wszystko oczywiście można zrobić, można zrobić rzędy skrócone w dwie strony, więc jakby to nie ma sprawy. Ale jakby porzuciłam ten projekt, myślę, że do niego wrócę innym razem, trochę inaczej go zacznę, inaczej go zrobię, tak żeby był na pewno odpowiednio dobry, bo chodziło mi o to też, żeby ten sweter był elegancki, nie żeby był taki wiadomo jaki, tylko właśnie żeby był elegancki z takim fajnym tutaj dużym dekoltem. No niekoniecznie mi to wyszło w tym projekcie, ale może wyjdzie innym razem. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z książkami, o których wam ostatnio opowiedziałam, że przeczytałam trzy książki, które gdzieś tam powoli zaprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. I od razu chcę wam powiedzieć, że to są książki, których w ogóle się nie spodziewaliście, że ja wam pokażę te książki. Pewnie myślicie, że wam pokażę zaraz to jakieś nie wiadomo co, co wszyscy pokazują na wszystkich kanałach, to ja wam pokażę coś innego. I na pewno troszeczkę się zdziwicie. Chcę wam też powiedzieć, że te książki wpłynęły na mnie. Na mnie. One nie muszą wpływać na was, czyli to nie jest tak, że jeżeli ja wam pokażę te książki, to biegnijcie od razu do sklepu, kupujcie te książki, bo zmienią one wasze życie. Wcale tak nie musi być. Może w ogóle nic się nie wydarzyć, możecie przeczytać te książki i dojść do wniosku, że co ona gada za bzdury w ogóle. Więc wiecie, o co chodzi. Na każdego coś innego. Ale dobra, wróćmy troszeczkę do tej mojej historii, o której wam opowiedziałam w Woolcaście numer 1. Tam była taka sytuacja, kiedy wam powiedziałam, że byłam w takiej, miałam taki gorszy okres w moim życiu i on był bardzo, bardzo głęboko zły, może tak wam powiem. Nie wiem, co to było, może to był jakiś stan depresyjny, nie mam zielonego pojęcia. Trwało to bardzo długo, około 2-3 lat. Byłam totalnie, no ja nie należę jakoś super do otwartych osób, ale tutaj byłam totalnie zamknięta.
w ogóle odwróciłam się od wszystkich, nie chciałam z nikim rozmawiać, nie chciałam w ogóle z nikim przebywać. Cieszyłam się wtedy, że jestem w miejscu, w którym jestem, czyli byłam w Norwegii i wykonuję pracę, jaką wykonuję, czyli byłam pokojówką, bo nie musiałam z nikim rozmawiać, po prostu przychodziłam do pracy, brałam swoją listę, szłam na swoje piętro i nic mnie tak naprawdę nie interesowało. Wkładałam sobie słuchawki na uszy i robiłam swoje i wychodziłam później do domu. Więc no, gdzieś tam strasznie się zamknęłam, jakiś taki był okres. Myślę, że są osoby, które takie okresy mają, jeżeli nie mieli, to będą mieć, albo są właśnie w tym momencie. Ja to tak do tego podchodzę i uważam, że to są takie momenty, które zamiast się denerwować, że one są, to lepiej się wyciszyć razem z tym momentem, z tym okresem i spróbować zrozumieć, co, nie wiem, może życie chce nam powiedzieć, może coś przekazać, może coś tam jest nie tak. Ja wtedy po bardzo długim okresie zrozumiałam, że po prostu osoba, którą ja jestem i którą jestem, mi nie odpowiada i bardzo mocno gdzieś tam chciałam to zmienić. Może nie zdajecie sobie sprawy, ale wydaje mi się, że w tamtym okresie byłam bardzo mocno negatywną osobą, negatywnie nastawioną do wszystkiego. Wszystko było złe, wszystko było na nie, wszystko było bez sensu. Wszyscy byli też źli, wszyscy byli w ogóle B. No i to tak wszystko zaczęło się gdzieś tam ciągnąć. I słuchajcie, naprawdę nie wiedziałam w ogóle, w którą mańkę mam uderzyć. Już naprawdę wybiegałam, pamiętam wtedy, tyle kilometrów i nadal nic się nie działo. I przyszedł taki moment, w którym doszłam do wniosku, chyba przeczytam książkę. Mam ochotę przeczytać jakąś książkę. Przypomnę wam, że z racji, że zaczęłam robić na nurtach, no to tych książek dużo nie czytałam, ale miałam ochotę na przeczytanie książki, która będzie taka luźna, taka lekka, taka prosta, taka, że nie będę musiała za bardzo się wysilać, tylko po prostu sobie przeleci. I słuchajcie, weszłam na stronę Empik i znalazłam i wpadła mi do ręki biografia, a jest to biografia George'a Michaela. Mówiłam, że to są książki nieoczywiste. I pomyślałam sobie wtedy, że ja nigdy nie byłam fanką George'a Michaela, nigdy jakoś tak nie śledziłam jego życia, nawet nie znałam połowy jego utworów, ale pomyślałam sobie, w sumie spoko gościu, poczytam. I tak się to wszystko zaczęło. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie, przeczytałam tą książkę 3 razy, ale tylko za pierwszym razem ona na mnie tak wpłynęła. I nie wiem dlaczego tak to się stało. Może właśnie wtedy potrzebowałam po prostu kogoś takiego obok siebie. Może takiej historii. Nie mam zielonego pojęcia. Ale razem z tą historią zaczęłam słuchać muzyki. Zaczęłam się wkręcać w tą muzykę strasznie. W słowa, w ogóle cała ta historia tego człowieka tak na mnie strasznie wpłynęła, że no, można powiedzieć, że bardzo mnie uspokoiła, może tak, bardzo mnie uspokoiła wewnętrznie, czyli jakby miałam wtedy jakiś taki dziwny okres, byłam strasznie też taka, no wiecie, nadpobudliwa i tak dalej, strasznie zdenerwowana, bo wszystko mnie denerwowało, to ta książka mocno, bardzo mocno mnie uspokoiła, naprawdę, niesamowicie mnie uspokoiła, ta muzyka, to wszystko, po prostu muzyka George'a Michaela leciała u nas 24 godziny na dobę, a samochód mogłam prowadzić tylko słuchając właśnie jego muzyki, bo jak leciała jego muzyka, to mogłam przejechać jak najwięcej kilometrów, więc wtedy to było dosyć istotne, bo w Norwegii to tam się robi kilometry. No nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego tak się stało. Tak się stało i przez to oczywiście stałam się jakąś wielką fanką George'a Michaela. Mam dużo, dużo różnych takich gadżetów, dużo różnych takich rzeczy. Wszystko, co później było z George'em Michaelem związane, toczy się. Byłam jakieś koncerty, jakieś, no nie wiem, wiadomo, ten człowiek już nie żyje, ale mówię, że teraz są organizowane takie koncerty, gdzie śpiewają jego piosenki, to oczywiście ja w tych miejscach zawsze byłam, więc od razu wam pokazuję jeszcze raz tą książkę. Ta książka nie jest jakoś wybitnie napisana, po prostu nie wiem, nie pytajcie się mnie, dlaczego tak się wydarzyło, ale dowiedziałam się też właśnie, też słuchając historii innych ludzi, że George Michael w jakiś sposób pomógł wielu osobom i nikt nie wie dlaczego, po prostu tak jest, więc no.
Później przyszedł taki okres, że zaczęłam bardzo się wkręcać w pana Mateusza Grzesiaka. To jest taki gościu, który prowadzi różne warsztaty właśnie takie motywacyjne. No i wpadła mi, znaczy parę książek mi wpadło, ale akurat tutaj wpadła mi do ręki książka, która nazywa się Psychologia relacji. I tak jak na sam początek możecie pomyśleć, że to jest psychologia relacji, tak jak tutaj nawet jest napisane, czyli jak budować świadome związki z partnerem i tak dalej, to dla mnie ta książka w ogóle nie była o tym, tylko ta książka była to była taka psychologia relacji ze samym sobą. Ja bym to tak nazwała, ponieważ dzięki tej książce zrozumiałam, dlaczego moje zachowania są takie, a nie inne, skąd one się wzięły i czy mogę je zmienić, czy nie. I to był bardzo przełomowy moment. Po tej książce, która mnie już uspokoiła, ta książka była bardzo przełomową książką. Przypominam, to jest Psychologia relacji Mateusza Grzesiaka, jeżeli ktoś z Was ma ochotę przeczytać. Ponieważ ta książka pokazuje nam, że bardzo dużo zachowań to jest tak naprawdę wynik tego, że zostaliśmy gdzieś w jakiś sposób wychowani, czyli oczywiście tutaj chodzi o naszych rodziców, że dużo naszych takich cech osobowości, może charakteru, może tego, co robimy, jak jesteśmy przyzwyczajeni, to wszystko skądś się wzięło, samo się nie wzięło i w pewnym momencie jakby to zaczyna kiełkować w nas i albo nam się to podoba, albo nie. No mi w jakiś sposób się to nie podobało i bardzo chciałam to zmienić i dzięki tej książce zrozumiałam, że wiele rzeczy mogłam zmienić, oczywiście nie od tak, bo to wszystko wymaga czasu, a niektóre rzeczy nie, po prostu trzeba z nimi żyć, ale warto jest wiedzieć, że one są i że są po prostu, no. Więc ja Wam bardzo polecam tą książkę, bo uważam, że bardzo dużo osób zapomina właśnie o tym, że to kim jesteśmy, to jacy jesteśmy, to skądś się wzięło, to się nie wzięło się z powietrza, no. Wszystko zależy od tego, z kim żyjemy, z kim się wychowujemy później, jakie jest nasze otoczenie i tak dalej, i tak dalej. To na maksa jest ważne, bo to wszystko na nas wpływa. To jest trzecia książka. I do tego wszystkiego, kiedy już byłam w takim momencie, takiego spokoju, już rozumiałam wiele takich historii, potrzebowałam takiego bodźca, mocnego bodźca do tego, aby zacząć właśnie, wiecie, ten kanał YouTube i tak dalej, żeby mocno w siebie uwierzyć, żeby uwierzyć w to, że rzeczywiście to, co ja chcę robić, może mieć sens, że robienie na drutach może być opłacalne i nawet jeżeli ta pasja jest taka niszowa, to naprawdę nadal można coś z tym zrobić. I wtedy dostałam książkę od mojego męża. To jest książka, która jest, jest to ta książka, która nazywa się Przebij się. Jest to Gary Vaynerchuk, Przebij się, taka jest ta książka. I ta książka była dla mnie niesamowitym kopem, po prostu ja to przeczytałam. To są oczywiście historie różnych osób, które tak samo jak my chcą rozpocząć jakąś działalność, coś robić, coś nowego, nie wiem, coś szyją i tak dalej. I nagle wpadają na taki pomysł, który się okazuje, że jest strzałem w dziesiątkę i po prostu muszą w to brnąć. To jest tutaj dużo takich historii, które po prostu pokazały mi, że nie ma co się zatrzymywać, że trzeba po prostu iść, robić to. Jeżeli ja chcę to robić, to muszę to zacząć robić, nie zatrzymywać się, nie wątpić w siebie ani razu i tak dalej. I to po prostu, ta książka była takim kolejnym przełomem, czyli wiecie, trzy książki, które tak naprawdę złożyły się na tą całość tego wszystkiego. Tak jak Wam powiedziałam, to nie są oczywiste książki, to nie są takie książki, które Wam pokazują inne osoby, czyli wróćmy tutaj jeszcze raz, moi drodzy, najpierw rozpoczęło się od George'a Michaela, od jego biografii, później była Psychologia relacji Mateusza Grzesiaka i później mamy Przebij się Gary'ego Vaynerchuka. Tak wygląda ta książka, bardzo Wam polecam, jest naprawdę bardzo fajna, chyba tych książek jest trochę więcej tego autora. Nie wiem, czy warto, bo ja mam tylko tę jedną i ta jedna mi totalnie wystarczyła, ja już po prostu wtedy przeczytałam tą książkę, spakowałam się, wyjechałam do Norwegii, mówię, będę to robić. Ale mam
słuchajcie, jeszcze jedną książkę ze sobą, bo to jest taka trochę książka, trochę nie, i już wam mówię, o co chodzi. To jest książka, którą chcę wam polecić w ogóle wszystkim. To jest książka Pełna moc możliwości Jacka Walkiewicza. Dlaczego wam o tym mówię? Teraz, jeżeli jesteście zainteresowani różnymi takimi motywacyjnymi wykładami, no to totalnie polecam wam na YouTubie, bo to jest książka wyszła później, najpierw wyszedł wykład. Na YouTubie wpiszcie sobie Pełna moc możliwości Jacek Walkiewicz. I to, wierzcie mi, są najlepiej zainwestowane, to najlepiej zainwestowane 20 minut waszego życia. Naprawdę, 20 minut ten wykład trwa i jest niesamowitym wykładem, który ma bardzo dużo wyświetleń, który już jest wiele lat na YouTubie i ja do niego wracam raz w roku, naprawdę raz w roku oglądam te 20 minut i za każdym razem wyciągam z tego wykładu zupełnie coś innego. I to jest na maksa mega fajne. Ta książka powstała, ponieważ pan Jacek nie sądził, że ten wykład zrobi taką furorę. Bardzo dużo osób zaczęło do niego pisać i tak dalej. On nie był w stanie odpisywać, więc powstała książka do tego wykładu, czyli ta książka jest takim uzupełnieniem tego właśnie wykładu. No ja sobie jej nie kupiłam, ja ją dostałam od moich rodziców. Tak, dostałam ją od moich rodziców i wam oczywiście polecam ten wykład, jest niesamowity. Jeżeli nigdy nie widzieliście tego wykładu, to wam oczywiście polecam. Uwielbiam pana Jacka Walkiewicza, jest naprawdę świetnym gościem i fajny jest ten wykład, bo jest też taki troszeczkę śmieszny, taki trochę, wiecie, taki... No, musicie zobaczyć. 20 minut to niedużo, więc polecam wam naprawdę. Jeżeli dzisiaj z tego wykładu nic nie weźmiecie, to wierzcie mi, wróćcie do niego za rok, za 2 lata i zobaczymy, czy coś jeszcze się innego wydarzy, czy może coś innego wyciągniecie, coś innego zrozumiecie, bo to są takie proste, oczywiste rzeczy, ale właśnie te proste, oczywiste rzeczy cały czas tworzą tą naszą rzeczywistość i trzeba o tym pamiętać. Dobra. Słuchajcie. Ja nie wiem, chyba jakoś lecę jak burza z tymi woolcastami, bo moje koleżanki prowadzą woolcasty, które trwają 30, 40, 50, a nawet godzinę, a moje trwają, no nie wiem, tutaj chyba mi się nie wyświetla, ile już tam do was mówię, ale no myślę, że poleciałam jak burza, o mam 16 minut, słuchajcie, to poleciałam jak burza, naprawdę powiedziałam wam o swetrze, powiedziałam wam o moich 3 książkach, jeszcze dorzuciłam 4. książkę i jeszcze chcę wam powiedzieć, że przyszło do mnie dzisiaj zamówienie takie bardzo duże od... O Jezu, jeszcze się uderzyłam kartonem. Takie bardzo duże od Lowieczka Pasmanteria. Przy okazji wam polecam, ponieważ Justyna, czyli Lowieczka Pasmanteria, prowadzi swoje woolcasty też. Nie woolcasty, ja prowadzę woolcasty, one prowadzą podcasty. Dobra, tam są podcasty. Podcasty, vlogi, coś takiego. I ja zamówiłam sobie, słuchajcie, włóczkę Drop Swish, ponieważ Justyna ma również pasmanterię i ja zamówiłam sobie Drop Swish. Słuchajcie, dawno na Dropsie nie pracowałam, a włóczka Drop Swish, właśnie ta Wish jest taka nie do opisania, to trzeba po prostu poczuć. I to jest na kolejny mój projekt, ponieważ z tej włóczki, którą wam pokazywałam właśnie z tego swetra, z tym rozpierdnikiem z przodu, on idzie oczywiście do sprucia, już zaczęłam nowy sweter, ale to jest jeszcze taki sweter nie do pokazywania, ale wierzcie mi, na pewno będziecie zadowoleni, bo on jest taki bardzo ładny, będzie bardzo ładny, bardzo wam się spodoba, ja już się bardzo cieszę na niego, nie mogę się doczekać w sumie, aż wam go pokażę, aż go skończę, tak więc no. Nie mam nic, słuchajcie, więcej do powiedzenia. Chciałam wam pokazać te 3 książki, pokazałam wam zamówienie, pokazałam wam sweterki. Widzimy się w kolejnym woolcaście, który jest już niedługo. Nie wiem, kiedy wrzucę ten film, ale generalnie w sobotę jest drutozlot i mam nadzieję, że będziecie na drutozlocie. Zobaczymy się, pogadamy, przybijemy sobie piątkę i obkupimy się we włóczki i... Ja mam, słuchajcie, swojego stopa, mam taki stop po prostu, że jak wchodzę na takie targi albo coś, to mam ten stop, po prostu nie potrzebuję tego, nie będę tego kupowała, bo ja kupuję raczej na bieżąco
na bieżąco włóczki. Widać właśnie na bieżąco kupiłam na drugi projekt. A tak wiadomo, u mnie to oczywiście wszystko to się zmienia po prostu tak o. Jednak u Justyny właśnie jest promocja, chyba 40% jest na wszystko z alpaką, więc po prostu wpadajcie do Justyny, żeby sobie zamówić, dlatego zamówiłam właśnie tego Wisha. Ale ja mam właśnie taki ten stop, ale no nie wiem dlaczego, słuchajcie. Czuję, że na tym drutu zlocie po prostu coś się wydarzy i ktoś mi zabierze tego stopa po prostu. No nie wiem, dlaczego, ale czuję, że wydam strasznie dużo pieniędzy, nie wiadomo po co. Ja to nie wiem dlaczego czuję, ale no zobaczymy. Na pewno pochwalę Wam się, pokażę Wam, co kupiłam i jak spędziłam czas, też Wam pokażę. Myślę, że będę robiła vloga na ten temat, w sensie najpierw zrobię vloga, pokażę Wam, jak w ogóle było na drutozlocie, pokażę Wam, kto był, jak było, co tam można było kupić, co tam można było robić i później nakręcę Wam woolcast, w którym Wam powiem, co kupiłam i może co zrobię z tego, co kupiłam. Albo nie będę wiedziała, co zrobię, bo po prostu może kupię i tyle, żeby sobie leżało i ładnie wyglądało, bo tak też można. Dobra, nie będę słuchajcie przedłużać. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za w ogóle wszystkie lajki, komentarze i tak dalej, to bardzo miłe. I zachęcam i zapraszam Was do kolejnego woolcastu. Tym samym dajcie mi znać, co myślicie o moich książkach, czy Wy macie jakieś swoje książki, które Was do czegoś kiedykolwiek zmotywowały, albo nie tyle książki, co może jakieś właśnie wykłady, może jakieś osoby, może coś, nie wiem. Dajcie znać, pozdrawiam Was, hejka.